myślałam tylko o tym, żeby złapać zwierzę i potem ją spłonić. Ale po jakimś czasie buchogon zniknął w jakiejś dziurze, a Mea stała sama na małej polance gdzieś w głębi lasu. Kiedy rozejrzała się wokoło, zobaczyła nieznane drzewa i kwiaty i zorientowała się, że chyba się zgubiła. Nie po raz pierwszy ciekawość wpędziła ją w kłopoty. Ale tym razem to było coś poważnego. Monea była zbyt młoda, żeby latać i nie wiedziała, jak wrócić do wioski. A pościg za buchogonem bardzo ją zmęczył i kręciło jej się w głowie. Zaczęło się zmierzchać, a Monea ciągle była sama pośrodku wielkiego, niebezpiecznego lasu. Była zbyt śpiąca i przestraszona, żeby iść dalej, więc owinęła się skrzydłami, położyła pod drzewem i zaczęła płakać. Zapadł zmrok, gdzieś niedaleko zaczęły wyć wilki. Monea wręcz skamieniała z przerażenia, ale w końcu zmęczenie wzięło górę i zasnęła. Kiedy się obudziła, usłyszała jakiś głos, który wołał ją z góry. Kiedy popatrzyła na rozgwieżdżone niebo, zobaczyła duchy pięciu gawędziarek. Zgubiłaś się przez swoją ciekawość, powiedziała jedna z nich. Zgubiłaś się i zasłużyłaś sobie na to, powiedziała druga. Biedne dziecko, powiedziała trzecia. Pomożemy ci wrócić do domu, powiedziała czwarta. Ale zapamiętaj, powiedział duch piątej gawędziarki. Zaprowadzimy cię z powrotem do wioski i do twojej mamy, jeśli coś nam obiecasz. Obiecuję, powiedziała Monea. Cokolwiek to jest, obiecuję, że to zrobię. Dobrze, powiedział pierwszy duch. Ułożysz na podstawie swojej dzisiejszej przygody opowieść i nazwiesz ją opowieścią o gwiazdach. Niech twoja opowieść będzie ostrzeżeniem dla ciekawskich, mówił trzeci duch, żeby zawsze pamiętali o ostrożności. I niech przypomina wszystkim alatienom, powiedział drugi, że duchy ich gawędziarek ochronią ich, kiedy będą tego naprawdę potrzebowali. I w ten sposób duchy pięciu gawędziarek wyprowadziły Moneę z lasu tak, że nad ranem była z powrotem w domu. I Monea rzeczywiście przekazała swoją opowieść o gwiazdach, wszystkim mieszkańcom wioski, żeby każdy pamiętał, że ci, których dręczy ciekawość, nie powinni zapominać o ostrożności i że duchy gawędziarek czuwają nad nimi. To była moja opowieść. Opowieść o gwiazdach. A ja przekazałam ją własnymi słowami, tak jak kiedyś przekazała mi ją moja nauczycielka. To była piękna opowieść, Saino. Dziękuję. Do zobaczenia, Saino. Musisz już iść? Chciałabym, żebyś ze mną została. Ja też, Saino, uwierz mi. Znasz którąś z opowieści o wichrach, o gwiazdach, o morzu albo o powrocie do domu? Znam opowieść o morzu. A mógłbyś mi ją opowiedzieć? Chętnie. Oto opowieść o morzu, przekazana w moich słowach, tak jak kiedyś przekazał mi ją mój nauczyciel, a jemu przekazał mi jego nauczyciel. Działo się to bardzo, bardzo dawno temu, kiedy alatieni byli jeszcze silni, mogli przez całe dnie szybować na ciepłych prądach powietrza ponad morzem. Łowiliśmy wtedy ryby i toczyliśmy wojnę z Maerą. Z mokroogonami. Jednym z najsilniejszych wojowników był Makalas. Jego szpony były ostre i długie, jego dziób szpiczasty, a zęby silne. Podziwiali go wszyscy członkowie klanu i dlatego był dumny i zarozumiały. Pewnego dnia gawędziarka z miasta, w którym mieszkał Makalas, poprosiła go, żeby wypełnił bardzo ważne zadanie. Miał zanieść święty klejnot
gawędziarce z alacyńskiego miasta po drugiej stronie morza. Klejnot symbolizował przymierze.